Dzień dobry, oto moja kolekcja miniaturek. Tu była Lolita Lembicka, Ralph Lauren, trochę Lalique perfum, Sonia Rykiel, Ungaro, Kenzo, ta unikalna wersja, Flower by Kenzo, wersja orientalna, Marina de Bourbon, Moschino, chyba dobrze wymawiam, jeśli nie, to błagam, powiedzcie, jak się wymawia. Jean-Paul Gaultier w takiej skrzyneczce pocztowej, Marlena Dietrich, były takie miniatureczki do nabycia niedawno, Carolina Herrera, klasyki stare i nowe, Trussardi, co my tu jeszcze mamy, Guerlaine troszeczkę, Nemo Cacharella, chyba jeszcze taka trochę starość zapomniana, Alaya, trochę Azzaro, Narciso Rodriguez nawet się znalazł w kolekcji, kilka od Calvina Kleina i taki mój ulubiony Dolce Gabbana, po prostu jeden z tych pierwszych, piękny, unikalny produkt. I tu druga strona, zaczęliśmy od Boucherona, no jest go tu trochę, przynajmniej te pierwsze perfumy, Montana, też takie unikalne, zapomniane zapachy, tu będzie kilka produktów od Annick Goutal, powyżej Pure, Donny Karan, co tam jeszcze? Ombre Rose, omawiane zresztą w filmiku. Dwa produkty od Escady i powyżej w niebieskim takim opakowaniu Hermes. Vivien Westwood, trochę od Givenchy, no może trochę to za mało powiedziane, nawet więcej niż trochę, ale będziemy zaraz wracać, to zobaczycie. First, bardzo lubię te perfumy, troszkę od Tiffany'ego. Jedna miniaturka się no, uszkodziła, ale gdzieś tam jest już, bo jej nie znalazła. No i Cartierów kilka, a teraz B Bulgari. No też takie te pierwsze od Bulgariego, najważniejsze zresztą po dziś dzień perfumy. I Cartier, te jeszcze staroci od Cartiera. Co ciekawe, rewelacyjnie pachną cały czas, chociaż ja sądzę, że mają po 20 lat. I co my tu mamy? I tu właśnie ta resztka od Givenchy. No takie też jedne z ważniejszych produktów, a tu macie taką jakby panoramę jednej połowy stołu, można powiedzieć, że tak jakby całość z większej odległości, można policzyć po prostu, a tam w tle inicjal Boucherona też już niedostępny dzisiaj. I druga strona, Lolita Lempicka, jak widać, to już Wam mówiłam, co tu jeszcze nie wymieniałam, Lalique, na przykład Claire Denis Lang, taka swego czasu unikalna kompozycja. No i to wszystko. Dziękuję.